Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Co to za gra? To jest Warcraft, jak widzicie po tytule, po tym co widzicie na ekranie. Chcę połączyć przyjemne z pożytecznym. Przyjemne, bo chcę znów zacząć grać w Warcrafta, przejść sobie tą grę i przypomnieć sobie fabułę. Pożyteczne, ponieważ mogę nagrać na YouTube i wam to wstawić, także to jest naprawdę spoko opcja. Dlaczego Warcraft? Jak już mówiłem, bo chcę sobie to odświeżyć, jak to mniej więcej wygląda. I sprawa jeszcze wygląda w ten sposób, że to jest dość stara gra, jak dobrze o tym wiecie. I wiele osób już ją nagrywało, ale ja mówię, nagrywam to, bo chcę, a przy okazji dzielę się tym z wami. Poza tym YouTubera chyba ogląda się dlatego, jaki jest, a nie dlaczego co nagrywał. Chociaż, nie wiem, mniejsza z tym. Nie przedłużając sztucznie, zacznijmy już prolog Hordy. Nasz czas dobiega końca, synu Durotana. Wiatr niesie echa wojennych okrzyków. Okruchy przeszłości ranią ziemię. Która raz jeszcze spłynęła krwią. Bohaterowie na przekór przeznaczeniu prowadzą swych braci do bitwy. Podczas gdy armie śmiertelników podążają ślepo ku zagładzie. Ognisty cień nadciąga, by pochłonąć nas wszystkich. Musisz zebrać hordę i poprowadzić swój lud ku przeznaczeniu. Odszukaj mnie. Dobrze, wiecie co? Nie wiem, czy będzie widać ten prolog, ten filmik, który był, bo Warcraft mi się crashował, także albo go wstawię ten filmik, w sensie ściągnę z YouTube'a i sobie go wstawię, bo i tak tam jest, to jest cinematic, a teraz już normalnie zacznijmy, zatem to już musi działać teraz. Po prostu mi się crashowało, nie wiem dlaczego. Cóż to? Nie był nocny koszmar, młody wodzu, ale wizja. Chodź za mną, a pokażę ci, co kryje przyszłość. To była gra. I tak, generalnie chciałbym to zacząć prowadzić. Przepraszam, troll, że wchodzę ci w słowo. Ten prolog to jest w ogóle samouczek. Ale no, przejdziemy go, żeby wszystko po kolei myć. Dobrze, w każdym razie... Historia Warcrafta była taka,
że poszedłem do sklepu kupić sobie bodajże grę Władca Pierścieni. I gość mi powiedział, że o, Warcraft taka nowa gra, fajna, to warto sobie ją kupić, bardzo podobno do Władcy Pierścieni. No dobra, kupię. I powiem wam, że dzięki temu typkowi w sklepie naprawdę miałem tak piękne dzieciństwo. Tyle grałem w Warcrafta i na multi. Przepraszam, że nawet nie zwracam uwagi na to, co oni tam robią. Mówią, że to jest tylko głupi prolog. To był tylko zwiadowca. Ale przejdę to i tak. Obóz Gnoli leży przed nami. Rozkaż żołnierzom przeprowadzić atak na obozowisko wroga. Aby to uczynić, wybierz wszystkich żołnierzy, kliknij przycisk atak, a następnie kliknij lewym klawiszem myszki na środku obozu Gnoli. Tu nie będę nic zniszczył, bo w sumie horda bodajże będzie miała później swoje jakby misje. Ponieważ pierwszą misją, pierwszymi takimi kampanią fabularną, tak, jest przymierze, tak, kampania przymierza. Uciekło mi to słowo. Niektóre z pokonanych potworów, ta skrzynia zawierała miksturę many. Zauważ, że mikstura... Tak, prolog jest nudny, bo nic nie wprowadza. Uczy po prostu klikać i biegać, tak? Mikstura many może zostać. No ale zrobimy sobie to. Bo trzeba, tak? Wprowadzę jakiś element fabuły, który wskazuje na to, co będzie z hordą. Jakie plany ma horda i co musi zrobić horda. Wycie wilka sygnalizuje nadejście nocy. Strzeżcie się, wojownicy, niech zmrok nie stępi waszych smysłów. Dobrze, tu gdzieś będzie... A co tutaj jest? Może to jakieś miksturki są, co? Dabu. Tak. W sumie nie, mam to, żeby nie chce mi się lutować, że tak powiem. Jestem wodzem. Ja wiem, że jesteś wodzem. Tak. Ogr. Gdyby bestia nie spała, to czekałaby nas ciężka bitwa. Patrzcie. Ojej, monitor mi zgasł. Jezus Maria, klikam Dabu. bez celu, klikam. Dobra, jestem. No i ten jest gasol. No już mamy tak. Na milicie bardzo ciężka bitwa. Za honor. No tu może trochę zwolnijcie. Dobrze, może tu słychać słyszeć klikanie. Ale tu chcemy iść, tam są chyba trolle. Tak. Nie no, pójdziemy chyba na pałę tam, co? Chociaż tu jak wejdziemy, Tral powie fajną kwestię, słuchajcie. Leśne trole. Wciąż nie mogę uwierzyć, że kiedyś należały słyszycie? Do hordy. No. Także chodzi o to, że jak graliście w Warcrafta pierwszego, Warcrafta drugiego, to nie wiem czy pamiętacie, były leśne trole. One właśnie rzucały tymi młotami śmiesznymi. I należało do hordy, ale jak to się dalej rozwinęło, nie wiem, one się chyba odwróciły od hordy, ale ja aż tak fabuły nie znam. Ta skrzynia ze skarbami zawiera magiczną księgę, która po użyciu... No dobra, super, dobra, idziemy na pałę do Mediwa. Prorok to Mediw, nie? Widzicie. To jest ten sam, co w Karazanie tam rządzi. Bierzmy się do roboty. Dziadziuś. Dabu. Mamy to. Duchy są niespokojne. Już? Już. Oko mnie boli. Dobrze. Witaj, synu Durtana. Wiedziałem, że odnajdziesz drogę. To ciebie widziałem w mojej wizji. Kim jesteś? Skąd mnie znasz? Wiem dużo o wielu sprawach, młody wodzu. Także o tobie i twoim ludzie. Moja tożsamość nie jest w tej chwili ważna. Naprawdę istotne jest zaś to, abyś zebrał swych współplemieńców i natychmiast opuścił tę ziemię. Opuścić tę ziemię? Co to wszystko znaczy, człowieku? Człowiek. Straciłem swoje człowieczeństwo dawno temu. Teraz jestem czymś innym. Wiedz, że widziałem przyszłość i wielki płonący cień, który nadciąga, aby pochłonąć... Demony! Także tak powie Tral. Prawda? No, demony. Podobnie. Tak. I tylko prowadząc swój lud za morze, do dalekich krain Kalimdoru, będziecie mieli szansę się im przeciwstawić. Ale jak możemy? Z czasem odpowiem na wszystkie twoje pytania, młody wodzu.
Teraz powinieneś zebrać swych wojowników i przygotować się do opuszczenia tej krainy. Jeszcze się spotkamy. Jeszcze się spotkamy. Dokładnie. Jeżeli oglądaliście film Warcraft Początek, to jak zauważyliście, na początku prorok powiedział synu Durotana. I w filmie Warcraft Początek jakby głównym orkiem, bohaterem, będę kontynuował, bo to krótko jest, głównym takim orkiem, tym wodzem chyba Mroźnych Wilków, jeśli się nie mylę, był właśnie Durotan. I pamiętacie to dziecko, co do rzeki rzucili? To był właśnie Troll. Tak. Prorok mówię wciąż tylko się jeszcze nie pokazał. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu, obdarzając go zaufaniem. Wodzu, klany zbierają się zgodnie z twoim rozkazem, ale dotarcie do nas zajmie im trochę czasu. Musimy więc natychmiast rozbić obóz. Chcę, żeby po przybyciu... Teraz będzie samouczek obozu. Jak najszybciej będę chciał go też przejść. Tak to jest nudny, po prostu wojowniku, jest nudny. Czy są jakieś wiadomości od groma Helskrima? Powinien już być tutaj wraz z klanem wojennej pieśni. Nie, wodzu, już od pewnego czasu nie mamy żadnych wieści od Helskrima. Do diaska, grom! Gdzie ty się podziewasz? Dobrze, panie. Czego ty chcieć? Trzeba mieć coś złota. O Jezus, to trochę potrwa. Mrugający przycisk na górze ekranu oznacza, że twój dziennik misji został uzupełniony o nowy wpis. Kliknij na tym przycisku. Teraz tak, ponieważ myślicie, czemu nie korzystam ze skrótów klawiszowych. Jest mi tak łatwiej. Po prostu każda rasa ma troszkę inaczej, bo widzicie, peon jest na P, ognik ma tam inną swoją nazwę, to są po angielsku, tak? Automatycznie zacznie kursować pomiędzy kopalnią tak w ogóle, a twoim najbliższym dalej wielkim holem. Tutaj super masz kilku dodatkowych. No nie, no to jest realnie pójdziesz. Właśnie umieściłeś punkt zborny. Dobrze, dla twojej super budowli. Za każdym razem, gdy jednostka z tego budynku zakończy szkolenie, będzie automatycznie podążać do tego punktu. To jest fajna misja, bo będziemy teraz z ludźmi się bić. Punkt zborny zaznaczony, w których mogą... Idealnie teraz musimy dostać się, bo Tral chyba wie, że... Gdzie chcesz ustawić ten punkt? Że... Grom trafił w niewolę do ludzi. Więc... zbieramy armię. Ilość złota, które posiadasz, wyświetlona jest w prawej górnej części ekranu. Gdy peoni wracają do wielkiego holu ze złotem, powiększają jego zapasy. Szkolenie jednak... Ale tutaj chyba się trochę bugujecie, tak widzę. No trochę musicie czekać, ale i tak chodzi płynnie. Aby móc wyżywić większą populację, musisz zbudować dodatkowe legowiska orków. Co musimy zbudować w ogóle? Legowisko wojenne, młyn koszary i pięciu się patrzy. Aby zbudować legowisko, wybierz jednego z peonów. Spokojnie. Ty zbuduj młyn. Zaraz. W panelu dowodzenia. Nie wiem, czy muzyka nie jest za głośna, wiecie? Zauważ, że na panelu dowodzenia dostępne są też nowe przyciski. Aby zbudować legowisko orków, kliknij na przycisku wznieś. Chyba będzie lepiej, legowisko co? Orków. Tak mi się wydaje. Dobrze, ty buduj to. Zbuduj. W którym chcesz postawić budynek. Kiedy znajdziesz już swoje lokacje, kliknij dobrze lewym przyciskiem, aby rozmawiać. Kurkarów też tak. Aby zwiększyć tempo wyrębu drewna, wycisk. Wojenny błęd, co on nam daje? Że nasi peoni, którzy zbierają drewno, przynoszą je właśnie do tego budyneczku, a nie do wielkiego holu, czy halu. To nie nazywam, chyba hal tam było napisane. Dobrze, zbudujemy legowisko, ono potrzebuje 170 golda, ale to nie szkodzi. Ja to zrobię. Teraz je zrobimy. Dobrze. I shift prawym, że jak skończysz, to idziesz tam. Ty to samo, chociaż ty tak pewnie pójdziesz automatycznie. I zbudować muszę jeszcze koszary, tak? Jeśli się nie mylę. Także za chwilkę. 5 tu i 6 tu będzie chyba spoko, tak myślę. Tak. Chociaż ja wiem. No dobra, spokojnie. Ty mi daj go tutaj. I tak, co jeszcze tu możemy robić? Ulepszać nasze bronie, widzicie? Gotowe! Znaczy bronie, no, wzmacniać je. Do pracy! Nie logowisko sobie zbudowałem. Trzeba więcej złota! Koszary. Dobra, dobra! Dobrze, mamy. To ty pójdziesz tam, albo tu. Wojenny młyn pozwala na szereg modernizacji, które po opracowaniu pozwalają na ulepszenie i ulepszamy właśnie. Zaznacz. Bierzmy się do roboty. Pem. Za honor. Pem, 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 pem. Tak. Pem. Gotowe. Pem, 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 pem. Za honor. Nie wiem, czy mówiłem, że chcę zrobić z tego serię taką. Za honor. Ale trafiłem. Teraz. Serię dzienną albo tygodniową, od poniedziałku do piątku. Bo jak wiecie, Warcraft będzie długą grą i seria weekendowa no nie wystarczy na to, żeby to było.
punkt zborny zamek sobie. Tak, bo są jeszcze takie punkty zborne, czyli gdzie jednostka po wyprodukowaniu będzie zmierzać, tak? Mamy pięciu w tym, do kopalni i sześciu chyba będzie peonów, którzy będą drewno łupać. Więc spoko. I za chwilę zaczniemy się patchet produkować. Trzeba pięciu, także... Także spoko, trochę to potrwa, zanim oni się wyszkolą. Gotowe! Dobrze. Ale muzyka w Warcraftie to też było coś, to też jest coś. Ja pamiętam, jak chodziłem bodajże do gimnazjum, to nie jestem pewny. I w każdym razie wracałem ze szkoły i na necie grałem sobie. Wiecie, jak się tam fajnie grało na necie Warcrafta z innymi graczami? Grałem chyba czwórki albo trójki, nie wiem ile tam można było maksymalnie grać. Grałem w każdym razie teamówki. I to było coś pięknego. Teraz zobaczę, będę podążał tralem i będę chodził tralem, a siepacz będzie podążał za mną. Zrobimy sobie 5, bo ten prolog naprawdę nie jest trudny. I ta misja też nie. To będzie po dwóch, po trzech, tylko będzie trzeba dobrze wyklikać tych siepaczy. Czego ty chcieć? To będę przeciągał. Bo mówię, prolog jest takim wprowadzeniem do tego, co będzie działo się za chwilę. Albo w dodatku, albo pod koniec tej części. Oddam życie za hordy. Lokta. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ostatnio grałem sobie w WoWa, wbiłem 20 level na tym darmowym launcherze, po to, żeby mieć do Hearthstone'a... Jestem wodzem. Lady Liadrin, jakoś tak, w sensie bohatera w Hearthstone'ie. I powiem wam, że tam do 20 levelu fabuły na pewno nie znajdziecie, przynajmniej nie po stronie hordy. Tam są misje z cyklu. Są misje z cyklu, zabij 5 na przykład, tam nie wiem, jakichś stworów, zdobądź ich, nie wiem, łapki, zabij 10 wilków, przenieś tam ich kły, zabij kilka raptorów, zjesz ich jaja, no takie słabe misje, słabe. Oj, tylko widzę, że za chwilę będziemy mieli problem. No nie mogę się wysłowić dzisiaj. Będziemy mieli problem z zaopatrzeniem. Jak widzicie, tak, to jest złoto, czyli liczba złota z kopalni. Ono też nie jest nieograniczone. Tutaj mamy drewno. Drewno również nie jest ograniczone, ponieważ jak zetniemy wszystkie drzewa, no nie będziemy mieli już nic innego. I obok mamy taką żywność. To jest nasze zaopatrzenie, które możemy mieć. Maksymalnie jest chyba 90. A w dodatku jest 100. Tak się zmienił dodatek. I po przekroczeniu bodajże chyba... O, tutaj jest. Do 40 brak kosztów, czyli dostajemy 100% dochodów. Potem są małe koszta. Dostajemy 70%, czyli zamiast 10 golda będziemy dostawać 7, a potem 4, więc to w sumie nie jest fajne. Mamy wstawkę, jak budują most. Twoi orkowie naruszyli układ o internowaniu. Schwytaliśmy już jednego z waszych dowódców. Teraz dopiero dowiedział się Tral, że to jest grom. Chyba wam życie. Wodzu, oni mówią, że złapali jednego z naszych dowódców. Może mają na myśli Grom Hellscream. Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli rzeczywiście schwytali Hellscreama, gorzko tego pożałują. Loktar Ogar! Loktar Ogar! Dalej, moi wojownicy! Musimy przejść! Kurże, cały czas mi na gardle siedzi. Szczególnie, kiedy... Duchy są niespokojne. Nie chcę nagrywać. Dobrze. To ich mamy tutaj, tu nam atakują. Dobrze, nie ma problemu. Tu sobie zrobimy w kolejkę i walniemy, żeby się jeszcze budowali. Dobrze. Trzech, bo nas kiedyś tam dojdzie. A, no się generalnie widzę samo wybroniło. Dobrze. Za dom Hamera! Te parszywe człowieczenie zostały zniszczone. Nie będę niszczył tych... Trala i reszty swoich. Tych budynków nie będę niszczył, bo one nie atakują. Nie będę przeciągał. Po prostu wykonamy misję. Czemu wy nie biegacie? Halo? Czego ty chcesz? Jeden z twoich budynków został uszkodzony w czasie walki. Aby naprawić uszkodzone budynki, wybierz Leona, naciśnij przycisk naprawy, a następnie kliknij lewym klawiszem myszki na odpowiedni budynek. Przyszedł twój czas! Za dom Hamera! Bramę trzeba rozwalić. Za honor! Mówię, no to jest samouczek, także nie bądźcie źli. A chcę go nagrać, bo to jest jednak prolog do tego, co... do wydarzeń, które będą za chwilę.
Muszę za chwilę, nie wiem, jak to tam szybko będzie wyglądało z odcinkami. Ale w każdym razie jest to konieczne. Przynajmniej ja tak uważam. Duchy są niespokojne. Dobrze. I teraz tak, mamy tego ziutka. Lok Regar Nogal. Tutaj jest Dabu. Jeden i tu mamy jakiegoś ziutka w klatce. Za dom Hamera. Jestem wodzem. Aha, mamy szamana. Szaman, co ma szaman? Póki co oczyszczenie, ale potrafi też mocno rzucających czary. Czasem konieczne jest szybkie przełączenie się między nimi. Oho, przyjechał mój tata z pracy. Także jak najszybciej zakończyć. Bez konieczności osobnego wybierania. Nagrywanie. Jednostki pokazane są w połowie zonkami w postaci małych portretów. Jeden z nich podświetlony jest na żółto. Oznacza to, że należy on tych do ziutków, no dobra, porobimy grupy. Możesz przełączyć pomiędzy portretami, naciskając na przykład lub klikając na jeden z nich podświetlony. Już się robi. Spowoduje to uaktywnienie grupy. O, właśnie wyskoczyły nam małe koszta. Co wskazuje na to, że dostaje 40% mniej surowców. Twoja armia stała się tak wielka, że jej utrzymanie wymaga przeznaczenia nań części super. Twoich dochodów. To są rycerze, mają dużo życia, chyba 7, 8. Nikt nie przeżyje. Trzeba pomieścić wieżę jeszcze. Panie? Tak? Bierzmy się do roboty. O, jeszcze nie mam tego. Lok na rocz. Dobrze. Ściemy to. Czym mogę pomóc? I się zakończy. Tak? Czemu atakują tych ziutków? Dobra, to już jest koniec. Także ja już się chyba zamknę to totalnie, więc z wami się pożegnam. Bo po tym już nie będzie nic więcej. Chociaż zobaczymy. Dobra, pożegnam się z wami, bo to już jest koniec. Także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku z gry Warcraft 3. Trzymajcie się. Cześć. W końcu. Samo. Mam pewien pomysł. Możemy odpłynąć na statkach ludzi. Doskonale. Ale będziemy musieli zaczekać na resztę. Horda się zebrała, wodzu. Czekamy tylko na twoje rozkazy. A teraz ruszaj, młody Tralu. Płyńcie na zachód, do Kalimdoru. Tam znajdziecie swoje przeznaczenie. Tam twój lud zapewni sobie zbawienie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!